Za nami druga walka, Robert Wroński i Mateusz Otrębski. Co tam się wydarzyło, panowie? Było bardzo duże tempo, bardzo szybki boks. Robert się tutaj popisał bardzo dużymi umiejętnościami, bardzo dużą kondycją. Spodziewałem się oporu ze strony Roberta, natomiast dał mi wycisk. Myślę, że kondycyjnie był lepszy, natomiast cieszę się z tej walki. Było bardzo dużo tych ciosów, dużo ciosów weszło na jedną, drugą stronę głowy, gdzieś tam tułowia. Myślę, że poziom był dosyć wysoki jak dla widowni, która przyszła nas obejrzeć. Pomimo tego, że walka została przerwana z powodu kontuzji, to naprawdę daliście z siebie wszystko. Jak się czujesz? Lekki niedosyt jest? No jest straszny niedosyt. No, chciałem wygrać tą walkę, no niestety noga nie pozwoliła. Coś się stało z kolanem, ale sędzia dopuścił w trzeciej rundzie rzeczywiście i nie wiem dlaczego przerwał po minucie. Mógł to już dociągnąć do końca i myślę, że bym spokojnie wygrał tą walkę. Pomimo tych przygód, które was tutaj spotkały, czy będziecie kontynuować przygodę z galą Biznes Boxing Polska? No jak tylko zechcą, żebyśmy tu jeszcze raz się pokazali, to z przyjemnością. Dokładnie, jeżeli nie było wstydu i dadzą rewanż, myślę, że na pewno ten epizod się powtórzy, a myślę, że my wrócimy w lepszej kondycji i tutaj Robert na pewno też już nie będzie miał żadnych przeciwności losu i prawdopodobnie może wygra, może nie, mam nadzieję, że nie. Wygra lepszy. Panowie, co czuliście wchodząc na ring? Bo to są ogromne emocje, to jest stres. Nie, spokój, opanowanie. Robimy robotę. Tak, nie, spokój, tak jak Robert powiedział, tutaj ja osobiście nie czułem nic, dopóki nie wszedłem na ten ring, leciutki tam stres był, ale jesteśmy amatorami, ale czujemy się jak zawodowcy, więc skupiamy się na tym, co mamy pokazać na ringu, a nie na tym, czy ta walka nam się uda, nie uda. Robimy swoje, trenowaliśmy do tego ciężko i myślę, że o to w tym chodzi. Dziękuję bardzo jeszcze raz, wielkie gratulacje dla obu panów.